Słuchaj, młody, jak ci tam bibi, bobo, baba? Koledzy mówią Budda. Budda. Słuchaj, buba. Pracowałeś kiedyś we fabryce? Nie. No idź, a ja znam kogoś, kto pracował i powiedział mi parę fajnych rzeczy. Bo we fabryce trzeba pracować ciężko. No ale ja... Jakby nie patrzeć te filmy i w ogóle... Daj mi zebrać myśli, nie przerywaj mi. No dobrze. A ty kończysz pracę, którą dopiero co zacząłeś. I co? Wozisz mnie po Otwocku? To... Warszawa akurat. Ale wygląda jak Otwock. No, może trochę, tak. Ty jesteś młody, masz wszystko zdrowe. Wszystko masz zdrowe? No, wszystko. No, to bierz się do roboty. Ja tworzę miejsca pracy i teraz ci właśnie stworzyłem. Zapierdalaj. Ale jak mam to widzieć, patrzeć, że teraz? Na kiedy? Natychmiast! A że teraz? Że teraz? Tak jest, szef. Tak jest, szef. Ej! No dzisiejsza młodzież wszystko biorą dosłownie. Nie teraz! Teraz mnie wieź do Otwocka! Na dworzec! Jeszcze kluczyki zabrał. Ale mnie szef zmotywował! O, od razu przyjechałem na miejsce, na nic nie czekałem. Kurde, jednak taki wpływ na człowieka, elegancko to naprawdę wszystko wyszło. Nie żałuję, że go... No właśnie, pewnie tam nie był zachwycony, no ale... Nie teraz! Teraz mnie wieź do Otwocka! Na dworzec! No ale trudno, jestem tu, teraz, w tym miejscu i rzeczywiście za robotę się zabrałem. Albowiem w studio. Strasznie elokwentnie to wszystko zaczęło brzmieć, ale no mówię, inny człowiek teraz we mnie wstąpił, odkąd opuściłem to auto. Ale w studio, właśnie tu, to wszystko jutro będzie się odbywać i ja nie chcę przeciągać, bo przed nami naprawdę ważny film, więc nie będę tutaj gadał, nie będę nie wiadomo ile ciągnął, ale pierwsze primo, pierwsze. Ono jest ważne, bo pojawił się kupiec. Poważny chłop, elegancki gość. On chce kupić dom, ten w Zakopcu, który jest do wygrania. On od razu przychodzi, kładzie walizkę pieniędzy, podpisuje papier i zabiera dom, a ty z minuty na minutę stajesz się milionerem. Więc poważnie mówiąc, oficjalnie jest kupiec na dom w Zakopanem, który chce od razu go zakupić, jeżeli nie będziesz go chciał zostawić, tylko będziesz chciał go spieniężyć, żeby mieć hajs. Drugie primo. Też ważne, jest takie, że jutrzejsza transmisja w godzinach popołudniowych rozpoczyna się. Dzień dobry, witam, cześć, jestem Buba. Buba. No i zaczynamy od losowania BMW M2 oraz pensji. Takiej cieplutkiej, eleganckiej wypłaty, którą będziesz dostawał przez 5 najbliższych lat w ilości 10 tysięcy PLN-ów miesięcznie na swoje własne konto. Od tego się zaczyna, więc jeżeli chcesz brać udział w dwóch losowaniach więcej, to zapraszam Cię bardzo serdecznie. Dwa razy nie będę przecież powtarzał na 7aud2.pl. Wpadaj sobie tam i sobie normalnie wejdź do gry i bierz udział w dwóch losowaniach więcej. A mało tego, te dwie osoby, które wygrają na samym początku live'a, cała nasza ekipa będzie walczyć, żeby dostarczyć tutaj do studia jeszcze przed zakończeniem transmisji. I trzecie primo, ale bardzo ważne, ono jest takie, że cała historia tego kanału dobiega już końca. I cała historia tej akcji też. Zostały więc ostatnie godziny. Wpadajcie i bawcie się razem z nami, bo czasem to wszystko jest ważniejsze od innego wszystkiego. A teraz, tak jak obiecałem, nie będę już przeciągał, bo przed nami jeden z najgrubszych filmów w historii kanału i tego nie da się ukryć, bo a co będę wam opowiadał? Sami zobaczcie. W poprzednim odcinku musieliśmy porzucić super samochody i zająć miejsca w bardzo specyficznych wymysłach naszej wyobraźni. Naszym celem stało się wygrać w starciu Polska versus albańskie góry, bezdroża, doliny i wyżyny. Zaskoczeni poziomem trudności bardzo szybko zdaliśmy sobie sprawę, że ten mecz to nie będzie łatwe zwycięstwo. Po solidnej przeprawie dnia pierwszego 1-0 prowadzi Albania, a nasze auta trafiły do dziupli, w której 5 Albańczyków w środku nocy próbuje je naprawić, nie przeciągając. Skoro wyszedł drugi odcinek,
to możecie się domyślać, że się udało. Kosztowało nas to jakieś 700 euro i czy jest to drut całkowity, czy też nie, nie będziemy oceniać. Pominiemy ten aspekt, bo efekt się liczy. Może i w albańskim stylu, ale bangla. Fiat został zrobiony, odpalony, a przeszczep chłodnicy z Alfy Romeo jako tako się przyjął. I jak odbiór? Więcej mocy jest. Chodzi jak Big Block. Grubo. Golf popołudnia na podnośniku też, w nawiasie póki co, działa, doleweczka oleju i motor został ocalony. Jeszcze z ćwierć miliona pewnie. W związku z tym, że rewanż Polska-Albania jest przewidziany na kolejny dzień, to musimy się dostać do hotelu. Ten natomiast jest 7 km od warsztatu, a na zegarku z kolei druga godzina i żywej duszy nie ma już na drodze. Banda chłopa na pustych ulicach, w kraju bezprawia oraz sprzętach tego kalibru, kręcąc ostatni odcinek w historii kanału. Jest to niebezpieczne połączenie. Przez środek miasta. Wszyscy nie uciekli z lata. Kawanos, to było prymitywne zagranie, kurwa. W Golfie te neony się poluzowały i wieszona jest klapa bagażnika i McDonald's się świeci z prawej lampy. Tu się coś, wiesz, wyrwało, ta kolumna kierownicza się wyrwała chyba. Ale ja wyładowałem tak, tą kurwa ładę, że myślałem, że mi poduchy wypierdą. 2 seconds later. Wjechałbym mniej sobie przebił przednią oponę. Tomek! Ej, co tam? Cześć Przemuś, jak tam kolego? Wszystko dobrze? Jak się bawisz? Ej, mam ciśnienie prawy przód? Ciśnienie jest w normie! Jedzie, bo tir jedzie teraz, nie malcie. Daleko jest do tego hotelu, my nie wiem czy dojedziemy. 2 minuty, 2,5 kilometra, ale lata się zdełowi. W sumie zderzak też nie widzi, więc dużo rzeczy się zdełowi. No bo ta łada jebana się na mnie uwzięła. Sprawdźmy to. Odblokowałeś, stary, nowy feature. No jak w Rolsie teraz chodzą. A pokaż tą oponę. Ej, tu syczy coś faktycznie. Kurwa, nowe felgi w Authentic Cars kupiłem. Kurwa, czułem, że z dupca. Ty, a nie z dupca tam z felgi? Cio. Ty, z wentyla dupcy. Nie no, każda woka jest zrobiona naprawie. Nie no, trzeba go zajebać klejem na gorąco. Ale o***bał taki frajerski numer kabano z tym hamulcem. Dobry początek. Masz kapcia. Ale ja nie wiem, czy ktoś ci nie spuścił. Ja pierd... Nie. Ej, nie wyglądało tak źle w nocy. Wiedziałem, że jest kurwa lipa, ale nie aż tak. Łady nikt nie gwizdnął. No bo BMW-kom żeśmy przystawili ładę, bo się okazało, że się kolumna kierownicza przestawiła i się nie da wyciągnąć kluczyka ze środka, więc łada jest i otwarta i ma kluczyk, więc oj, ma drzwi z Rolsa, zapomniałem. Nie no, łada to nie ma za bardzo różnicy względem wczorajszego dnia. No, trochę lewy tył jest inny. Świara jest do spawania. Ty, a dlaczego ty nie masz powietrza, Damian? Ale ktoś ci spuścił chyba. Czy myślisz, że ci zdupcyło? Ale dobrze wypadło. Aha, no tak. Teraz trzeba znaleźć lewary. No to, a to co, jedziemy na wulkanizację? Ale nie. I tak jedziemy w stronę miasta, więc dojadę na tym kapciu. Ale tu jest kompresor na stacji. No to możesz właśnie zapompować i zajechać do miasta, nie? Tak, zrobimy zmienię na te szutrowe. Szutrowe? To się wymawia, Damian, zimowe.
wierzchnikowane. Może by mieli lampę do E46 gdzieś w mieście, co? Czy zderzak to weź, ściągnijmy tą listwę i nie będzie się aż tak tutaj wyróżniał. U mnie wentyl trzeba naprawić, a jak się nie uda naprawić, to trzeba wziąć spawarkę i chuj spawać. Ty, tu też w porządku jest ten spasowanie, nie? Ty masz tu hamulec aerodynamiczny chyba z prawej strony. Ty, Fiat chodzi jakby miał 6 litrów pojemności! Jak wczoraj się zagotował, to musiało ciśnienie wydmuchać uszczelkę pod głowicą. Na remont motoru, no nie da się ukryć, nie ma czasu, musi więc zawodnik grać z kontuzją. Z rana rzeczywiście, no widać, że pewne poprawki są do wdrożenia, ale nie muszą być przecież w stanie igła, żeby wygrać ten mecz. Każdy wojownik musi mieć ślady wojny, a ta przecież trwa. Kolejny dzień to szansa na wyrównanie wyniku. Obecnie przypominam, 1-0 dla Albanii. Szybkie, prowizoryczne pompowanie koła, tankujemy również i byle dotoczyć się na jakąś wulkanizację. A trafia się, powiem wam, nad wyraz elegancka. Pytanie, czy nie jest zbyt elegancka, bo ja widzę, że oni tu nawet geometrię robią, może by nam ustawili. Ale nie wiadomo, czy nie ma jakiejś kolejki, wiecie, o co chodzi. Kolejka może i była, ale za parę euro się zwolniła. Kocham ten kraj. Bardzo życzliwy i pomocny pan. Drobne poprawki, wentyl oczywiście został naprawiony, więc opona jest bezpieczna. Belka przednia też nie miała łatwo wczoraj, więc klasycznie trytytki meldują gotowość do wsparcia naszej drużyny. Żeby się tak w oczy nie rzucać, to nawet blachę założyłem. Golf podszedł do sprawy na dziale samoobsługi, stalóweczka, szybka akcja i gotowy. Pan wulkanizator po wykonanej robocie nas ogólnie polubił i może i na migi się dogadywaliśmy, ale z zaplecza przyniósł poranną miksturkę w proporcji 90% alkoholu i 10% jakiegoś tajnego składnika. Wulkanizacja, czyli taki serwis, można powiedzieć zaliczony. Przejazdem po drodze szrot mijamy, więc na niego wjeżdżamy. Oni pewnie myślą, że my to chcemy zostawić. Nie, na pewno tak nie myślą. Hello! A no cóż, zapytamy, czy mają może przypadkiem lampę do E46, zawsze to trochę mniejszy przypał na drodze. Szrot po środku Albanii, powiem, że interesujące doznanie. Auta poprzecinane w pół, powycinane numery. Gość magazyn części to ma drabiną na piętro, coś przy suficie wisi, coś na ziemi leży. No ale niestety mission failed. Pewnie parę G-klas na części by się znalazło, ale lampy do E46 akurat brak. No lamp? No? Życie ze mną gra w pokera. Raz mi daje, raz to nie. Pierwszy przystanek na naszej trasie po parunastu kilometrach bezdroży to opuszczona baza militarna. Na Bałkanach konflikt zbrojny zakończył się stosunkowo bardzo niedawno, bo w 1995 roku. Ciekawostka jest taka, że w mniejszych miejscowościach, no nie tylko, ale ogólnie, praktycznie każdy mieszkaniec ma ostrą broń w domu. Kałach na ścianie to tutaj codzienność. Dojeżdżamy na miejsce i trafiamy na coś, przed czym byliśmy na starcie już ostrzegani, tak zwana czujka. Normalnie wjazd tam był wolny, miejsce jest opuszczone, a teraz czujka ma za zadanie stać w bezpiecznej odległości przed chronionym tam danym obszarem i pod wymyślonym pretekstem nie wpuszczać turystów czy przypadkowych gapiów. Gość nie wiadomo dla kogo robi i w jakim celu, ale mimo wszystko jest w miarę miły. Próbujemy go przekonać, nawet dzwonimy do Albańczyka, żeby w ich języku spróbował coś ustalić. Nic to niestety nie daje, a gość robi się coraz bardziej nerwowy i stanowczy, musimy się więc zawrócić. Każdy mam wyjechać opuścić teraz. Kurde, dzień żeśmy mieli rozpocząć od bazy elegancko, a tu jakiś chłop na czujkę wyciągnięty. Ja wiem, my widzieliśmy dużo z drona, widzowie też widzieli dużo z drona, tylko dziwne, że taki chłop w dresie i tak dalej, nie? To jakaś czujka jest. Widocznie czegoś tam pilnuje. Nie chcą, żeby wjeżdżać. Czyli co, oni sobie mogą tam coś działać po prostu i wystawili sobie gościa, który ma... To jest Albania, tutaj wszystko można działać. No dobra, wiem, o co chodzi. No wiem, ale co, oni po prostu z dnia na dzień wyszli stąd? Tak, bo my tam widzieliśmy na dronie, to nawet czołg tam stoi, on ma normalnie wieżyczkę założoną. Luźno leżącą amunicję. Myślę, że może faktycznie coś się wydarzyło, albo po prostu czegoś pilnują, dlatego teraz nie można wjeżdżać. Nie no, fajne miejsce takie, mega klimatyczne. I kiedy ją opuścili? W 90? Przynajmniej takie opisy na czołgu są, że jeszcze stacjonowało wojsko 2002 rok.
A okej, okay. Czyli jakoś tak opuścili, ponad 20 lat temu, tak, no tak mniej więcej to wygląda. Takie... No fajne, klimatyczne ale... miejsce, tu widać, że jakieś takie gospodarcze budynki, a tam gdzie właśnie nas nie wpuścił ten gość, to były jakieś to takie bardziej baza, militarne. Tak, 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 garaże dla czołgów. Tak, tak. Tam stoi jeden czołg czy więcej? Więcej, więcej jest pojazdów. Fajne, szkoda, że się nie dało wjechać, ale z gościem się chyba nawet nie dało dogadać, żeby nie za parę euro wjechać. Nie dało się dogadać. Dobra, czyli odgórnie polecenie, manik nie wjeżdżać i tak. Albo się rzeczywiście coś stało, bo gość się boi i manik nie wjeżdżać. Pod rygorem, że nie wykonał polecenia, utną mu łeb. Może tak być. Witamy w Albanii. Baza więc ograna dla was została z drona. Haznar w Stilo na dojeździe bezdrożami zahaczył wydechem o kamienie. Improwizujemy. Jeszcze raz, no. O właśnie, potrzebowałem czegoś, żeby klemę przymocować. What the fuck am I doing here? Naszym celem dnia dzisiejszego jest wpakowanie bramki Albanii. Aby to zrobić, musimy górskimi szlakami dojechać z Girocaster aż do rejonu Osumi Canyon. Trasa w większości przypada na całkowite bezdroża i tutaj albańskie kilometry to już nie będzie mit. Początek jeszcze w miarę nam idzie. Łada straciła moc, nie mamy jak jechać. Marzę, moc miała być z Ładą, a nie Łada straciła moc. Jak to Łada straciła moc? Jak Łada straciła moc, to już świat się kończy. Czy ktoś zdiagnozował powód? No nie, nie, to sobie odjechaliśmy. Ja pierdolę, jest niewiarygodne. Diagnoza była prosta. Łada straciła ładowanie. Jechała tylko na prądzie z aku, a jak ten się kończył, no to kończyła się i Łada. Swoich natomiast nie zostawiamy. Wymyśliliśmy, że kupimy kilka akumulatorów i jak jeden się skończy, to będziemy je po prostu zamieniać. Natomiast na... ta okolica, w której obecnie się znajdujemy, nie wskazuje, jakby za rogiem miał akurat być sklep z akumulatorami. Natomiast damy radę, trzeba działać. U ciebie jest zajebiście, bo masz akwarium, tylną szybę i przednią i widzę wszystko przez twoją. A chyba jak pchałem Haznara, to nic nie widziałem. Żeby tylko ten twój hak się w mojej chłodnicy nie znalazł. Przejmij go, Damian, przejmij go. Ty masz dobrze, żeby go pchać, Damian, masz wyciągarkę. Panowie, rękami, nogami próbujemy doprowadzić do remisu, tak? Nie mogą nam f***ać drugiej bramki. Masz prędkość siomierz, prawda? Tak, 60 teraz idziemy. To razem mamy wszystko, bo ja nie mam akurat prędkość siomierza. Nam odpadło? Ta przednia belka. Ty, bo ona już w chłodnicę. Panowie, cały czas dla naszego przeciwnika jest 1-0. Ale walczymy, tak? Wychodzimy do drugiej połowy i doprowadzamy do remisu. Następnie atak, bomba! Druga bramka dla nas, wysuwamy się na prowadzenie. Nie możemy go zostawić, dobra? Nie odpuszczamy. Tak. Ma tu sztyletki? Dzielnie przez paręnaście kolejnych kilometrów wszystko idzie zgodnie z planem. Natomiast góry coraz bardziej strome, kamienie na drodze są coraz większe. Golf kończy sprzęgło, wpychając Ładę ze sobą. BMW opiera już belkę o chłodnicę, a Stilo to ledwo samo wjeżdża z tą uszczelką pod głowicą i stanem ogólnym, a co dopiero gdyby miało jeszcze wziąć Ładę na hol. Do gry wchodzi więc awaryjny patrol. Zapina Ładę i kilometr za kilometrem trwa walka. Zobaczcie, co mijamy dla uświadomienia, jakie sprzęty jeżdżą w tych okolicach. No cóż, ostatnie 7 aut 2 to historia ma być, a nie jakaś macanka. No i tak mija ta historia, godzina za godziną.
Ale jestem wypierdolony od ruszenia tą kierownicą. Już mi wykrywa, że jadę na rowerze. Jedziemy, bez komentarza. Nie poddajemy się. Nie wiemy, gdzie jesteśmy, w sumie nie wiemy, ile przejechaliśmy. Parę dziesiąt kilometrów na pewno jest już zrobione. Natomiast patrzcie, stoję teraz na krawędzi jakiegoś urwiska, ale my przyjechaliśmy aż z... Zobaczcie, stamtąd. I zobaczcie, jak to tutaj wygląda elegancko. Patrol dzielnie ciągnie, więc naprawdę. To nie jest tak, że my sobie tutaj gadamy i jeździmy w kółko miasteczka i opowiadamy, jak to nie jest przejebane. Tu naprawdę jest k***wa grubo, nie? Coraz bardziej też po autach widać. One cały czas walczą, coraz więcej mają śladów, ran, coraz więcej elementów jest brakujących. My sobie zrobiliśmy w ogóle wersję absolut aerodynamiczną, jak w Koenigseggu. Musieliśmy odciąć lusterko, bo nam odpadło i zwisało tylko na kablach od elektrycznego ruszania. Także no i po autach widać, i po nas, i już naprawdę łby, bo k***wa. On jeszcze pojedzie. Tylko nie wiem, czemu paliwem zaczyna śmierdzieć w środku, nawet jak jest zgaszone. Awaria do asfaltu. Zostały 3 km. Dogrywka. Ostatnie minuty meczu. Golf. Krwawi, ale jedzie. Musi dojechać na wysokich obrotach, żeby mu olej nie spływał do michy, tylko żeby cały czas zasysał. Inaczej może się pozbawić oliwy. K***a, kark to już mam tak obolały. Plecy mam tak obolały. Miednicę mam tak obolałą. Jest k***a grubo. Jest grubo. Udupcyliście się paliwem? Jestem pod wpływem benzyny. Na to wszystko za zakrętu. Jego nie można przed siebie puścić, ale mnie już tak oczy pieką, k***a, od tego wszystkiego, co tu jest wdychane i od tego pyłu. Palca se rozwaliłem. Ciężki mecz jest. Panowie, 1,9 km do asfaltu, żebyśmy byli dalej w grze. Natomiast na drodze do remisu jeszcze jedna przeszkoda. 2 km, może i niedużo. Ale zależy, jakie 2 kilometry. Co jeśli na sam koniec trzeba przeprawić się przez rzekę? Tylko tego nam k***wa brakowało, rzeki nam brakowało. O kurde, patrz jakie tu jest błoto. Oni się zerwali, tu staną. Już, bo nie mam mocy. Pomocną dłonią. No to było zajebiste, to był już to. Sprawna akcja, współpraca. Panowie, 200 metrów do asfaltu. 200 ostatnich metrów. Jest asfalt, jeden, dziko. Ja bym wjechał w dupę na sam początek. Jeden, jeden, nie zostawiliśmy swoich. Jesteśmy w grze. Doprowadziliśmy do remisu, do grywka. Nie zauważyłem tego wcześniej. Każdy wojownik ma rany wojenne, tak? To się trzyma. Żeby trzeba było Boscha. Mamy Boscha? Mamy więc w miarę bezpieczny wynik. Przynajmniej już nie przegrywamy. Czas na ocenę strat na spokojnie. Golf ponownie dziura w misce i ku naszemu zaskoczeniu nie on jeden, bo BMW ta sama przypadłość. Aut nie można zgasić, muszą chodzić na minimum 2000 obrotów, żeby olej nie spływał, tylko żeby cały czas był w obiegu, więc kamienie na pedały gazu i w poszukiwaniu lokalnych mechaników. A tutaj los się do nas uśmiecha. Znajdujemy, i to naprawdę bardzo sprawnie, w miejscowości 10 km od nas mają warsztat i przyjmą nas tak, żeby przez noc to wszystko naprawić. Znaczy wszystko to może i nie naprawią, ale żeby jeździło, nie? Uwierzysz, że to nie puściło ich, tylko nowa jest? Tak? Po środku, no. Co ty gadasz? No. Nie zesrała się ta, co naprawili klejem, tak. Tylko ten? Tylko nowe jest. No problem. No problem. Defcon, no problem. No problem. No problem. It's enough for me. No problem. Reanimacja, są już na górze i Golf, i BMK wymagają serwisu. Łada i Stilo są w stanie krytycznym. My mamy na chwilę obecną 1-1, przed nami dogrywka. Co za tym idzie, trzeba je reanimować. Natomiast reanimacja będzie chwilę trwała. A tutaj, gdzie je reanimować będą,
nie ma absolutnie żadnej bazy hotelowej. Więc chyba wiecie, co to oznacza. Pierwszy raz w życiu będę spał pod namiotem. O ile go k***a rozłożę w ogóle. Dobra, trochę drogi mamy. Powrotne, ja sobie kupiłem powerbanka, jakby mi padł telefon. A tak na poważnie, to okazało się, że w Ładzie problemem jest to, że gdzieś pewnie zgubiła masę albo coś, bo nie ma ładowania. I stwierdziliśmy, że damy jej nowy akumulator, w tym czasie naładujemy stary, no i ona będzie cały czas po prostu ciągnęła prąd z akumulatora. Jak będzie zdychać, to będziemy jej zmieniać baterię. Można też przekładać baterie z innych samochodów, bo inne mają ładowanie. W Ładzie podmieniony akumulator ze Stilo. Zalana paliwem przez ostatnie parędziesiąt kilometrów na holu, tak, że jak mieszanka dostała prądu, to silnik z obrotów nie chciał zejść, aż oparta o mur zaczęła palić laka. No, tak było. Fiat kopci, no bo co tu dużo mogę więcej powiedzieć, no. Spala tyle płynu chłodzącego, co i paliwa, haznar w komorze, przez cały dzień odebrał sobie pewnie 10 lat życia. My maszerujemy i chwilę to zajmie. Oni natomiast działają, no może słowo działają to trochę wyolbrzymione jest w tym wszystkim. Tutaj to wyciągamy? Rafał, bo tu nie rozwijemy namiotów, nie ma k***a. No jak śledzie powbijasz? A bez śledzi ten namiot nie stoi. A tu nie ma nigdzie trawy. Tak, nie widzę tego kuźwa obozowiska tutaj. Jak to widzisz? Nie widzę. Czekaj, bo tu jest widzę najważniejsza część tego całego naszego scoutingu. Co to? Generator 2300 watów szczytowego poworu prądu. In the Sahara Desert in search of shelter, I found myself somewhere that I never thought I'd end. To są takie jak w filmach. Proste rzeczy. Weźmy instrukcję, tak nasze gry. A jest instrukcja? No pewno. Ja bym to robił bez instrukcji. Ja też bym robił bez instrukcji. Dobra, no to inaczej, bez. Idzie. Ale widać, że dziadek Hazron nie jeden namiot postawił. Uwaga, przechodzimy do meritum, mianowicie najważniejszej rzeczy podczas tego całego biwaku. Starlink. Zapewni nam łączność ze światem. Mamy Starlinka, mamy router, mamy wejście do prądu. No i problem jest tylko taki, że wszystkie fora i stronka Starlinka twierdzi, że w Albanii Starlink nie działa, ale gość, który mi go wypożyczył, twierdzi, że działa. Więc jakby sprawdzimy to, nie? Jesteśmy tu aż jedną noc. Dlatego mamy Starlinka, agregat, samochody, walizki, jedzenie na 3 dni. Dobra, rozkładamy to. Ten stoi ze Starlinkiem po środku. Stamtąd ma przestrzał, z tamtej drogi tam u samego szczytu. Widzieliśmy was i już widzieliśmy, że k***a się p***licie z tymi namiotami. Dlatego tak, zostawiliśmy jeden dla ciebie, żebyś go postawił. Ja nie twierdzę, że u mnie będzie lepiej, ale widziałem z daleka, że nie jest dobrze, tak? Pewne rzeczy, kiedy robi się pierwszy raz w życiu, może i nie wyglądają zbyt profesjonalnie i nieraz już kemping na nagraniach wisiał w powietrzu, ale jednak w ostatniej chwili pojawiała się zawsze szansa na hotel. Czy teraz wyskoczył gdzieś hotel? Nie wyskoczył. Skoczył. Ostatni film w historii kanału i w końcu udało się dociągnąć ten kemp. Patrzcie, jest! Jest! Każdy rozkłada to na swój sposób, nikt z nas za bardzo nie ma o tym pojęcia. Jednym zaczyna to jakkolwiek w ogóle przypominać namiot, a drugim nie przypomina to raczej nic. Grupa miastowych ramię w ramię z naturą, ściemniać się już nawet zaczyna, natomiast oczywiście każdy ma swoje priorytety. Problem, bo aplikacja wymaga zeskanowania nieba, prawda, w celu zlokalizowania satelity, ale nie mam neta, bo jeszcze go nie odpaliłem. Chyba najpierw włączę Starlinka, a potem to zeskanuję. Ale jak będzie działał, to będę miał najszybszy internet ze wszystkich. Gorzej jak się potwierdzi to, że nie działa w Albanii, wtedy nie będę miał w ogóle internetu, no ale cóż. Standardowo pewnie dla wtajemniczonych to byłaby godzina i obóz gotowy. Nam tych godzin zeszło przynajmniej, no, żeby się nie ośmieszać, to powiedzmy kilka. I każdy ma ten sam namiot, przy czym każdy jakimś cudem wygląda zupełnie inaczej. No ale jest gdzie spać, może więc przeżyjemy. Czas też zjeść kolację. Cały dzień nic nie jedliśmy. Ja mam asa w rękawie. Kupiłem go na tej samej stacji, co akumulator do Łady. Działa! Tam jest router, haso mam tylko ja. Chodź, będziemy dealować. Znaczy no stawka jest kuszące, to no. Jakby wiem, że gdzie uderzasz, ale tu mamy 45 MB na sekundę, nielimitowane. Dobra, dobra. Nielimitowane. Nielimitowane tosty z serem, wariacie. A nie to, co oni tam kopie, słyszysz to? To jest piła motorowa, oni tną jakieś drzewo,
Dobra, ale to jest na prąd, czekaj, mamy jeszcze wolne gniazdko? No, oczywiście, że tak, przecież to nie wciskam ci jakiegoś bubla, tak? Bo... Agregat to uciągnie, bo to... Jeszcze nie wiem, właśnie myśleliśmy nad tym, ale... Słuchaj, to i tak jest lepsze od tego, co tam słychać w tle. Oni natną jakiegoś mokrego drewna i nic z tego nie zrobią. Dobra, czyli to za 45 MB na sekundę nielimitowane, dzielimy tak, się... Tak, nielimitowane to z tej pierwszej kolejności od razu z serwisu. Dopóki się chleb nie skończy. Jest, kurwa. Toster. Mój człowiek, daj hasło. Jakie było hasło, teraz jest pytanie. Ty, k***a, daj potrzymać ten toster. Ty, Starlink Chaya. A ile za zmianę nazwy, żeby mnie tu za bossa mieli? Powoli kończąc ten dzień, reszta, nie mająca tostera, musi odpalić to ognisko. Ale jak już powiedziałem, miastowi, więc wszystko przy użyciu. A, piły łańcuchowej, którą zepsuli. Ja cał dolił tą piłą półgolkowic, a zje***. Ją montażysta przy pierwszym pociągnięciu. No było już, jak ciągnąłem. No. B. Kanistra z benzyną, którym prawie się zabili. Ja pierdol! Czekaj, to kurwa. I C. Drona, żeby dmuchał. No i co by nie gadać, ryzykowali życiem, w sensie tym A i B, ale finalnie im się udało. Przyszedł środek nocy, każdy poszedł w kimę. Ja trochę koło trzeciej muszę przyznać, że obstrałem zbroję. Od x dni ryją nam banie tą mafią i tak dalej, a ja słyszę, jak ktoś grzebie w siatkach koło namiotu. I uznałem, że to albo pies, albo wersja B, trochę gorzej, czyli wilk. Okazało się na szczęście, że przyjazny ziomal, więc trzecia w nocy, albańska nicość, a ja karmię psa kiełbasami z paczki. Fajnie. Ty masz śpiwór? No mam. A gdzie był? U Cabe. Ej, ale powiem ci, że chyba najlepiej mi się tutaj spało. Bo mi się wydaje, że tam z tym deszczu i tak dalej to nie było za fajnie. Dobry. Jak tam u sąsiada? Jak główka po rakii? Ja tyle razy słyszałem, ja p***ole tej nocy, że nigdy tyle nie słyszałem. Standard wygląda jak Squid Game po prostu. I co to mówi, ja pierdolę. Nie wiem, o co chodzi. Damian? Jak o trzeciej się konfrontowałem z psem, to tylko Damian wyświetlił na grupie. Jak się patrzy z daleka, to nawet to nasze obozowisko coś sobą reprezentuje. Dumni z siebie jesteśmy, ale czas zwijać wszystko i kontynuować wyprawę. Musimy przecież opuścić Albanię. Przy pakowaniu znajdujemy kartony z pontonami, o których całkowicie zapomnieliśmy, a że jesteśmy w korycie rzeki, jakby nie patrzeć, to Kamil i Andrew stwierdzają, że oni szybko sobie zrobią spływ. Poszli z nimi w górę rzeki i faktycznie spływ sobie urządzili. My natomiast prócz pontonów znaleźliśmy kolejne skarby w busie i zainspirowani pewnym filmem, który wyświetlił się nam kiedyś na głównej, spakowaliśmy takie w miarę niegroźne wyrzutnie, którymi często naparzają się grupy ziomków na ulicy. Nie zeszczę drona, k***a! Nie strzela! Zgasło! Uwaga. Próbuj! Ojej, ryba nam s***dala! Ale masz k***a farta! Amatorka! Nie wierzę, ale kto stworzył fajerwerki do strzelania się z ludźmi? Henry, zbolało? Wszyscy żyją, obozowisko złożone, kulturka, posprzątaliśmy po sobie, rozgrzewamy się przed decydującym starciem, dziś dla jednej ze stron, albowiem 2-1. Przez noc BMW i Golf były naprawiane, ruszamy więc po nie. Czy ten dzień będzie normalny? Patrząc w dół, zakładam, że nie do końca.
Bo stoję na moście, nie chcę przesadzić, ale ze 100 metrów nad ziemią myślę, że na pewno. Może i nawet więcej, no. Hello, my friend. Everything good? Okay. To skoro jesteśmy już pełnym składem i wiemy, że wszystko bangla dalej, to omówmy Haznar, bo widzowie pewnie się zorientowali, że wprowadziłeś pewne modyfikacje do swojego mobilu. No i oczekują pewnie jakichś wyjaśnień. My nie mamy z tym nic wspólnego przecież, nie? Mam wcisnąć. No daj, ja odpalę. Co wy zrobiliście? Nic. I co się stało? Mam panoramę. Teraz to nie masz panoramy. Full panoramę. Aha. No i teraz uszczelniłem swój dach. Planujesz z tym przejechać aż do Macedonii? To już jest na stałe. To jest bardzo dobra robota. To jest no problem. A, tutejszy robisz się? No rzeczywiście wygląda, jakby miało wam nie kapać do środka. Wyciągamy wodę. Bardzo podoba mi się to, jak kreatywnie podeszliście do tego, że od jakiegoś naprężenia wam je szyba. Proponuję spierdolić. Jak mi nie świeci? A no tak. Zgasiliśmy ci czeka. Naprawiłeś? Fak w ręku. O p***wa. Co, rozwaliło? Nie. Znawie? Nie. Zegary. Też do ciebie strzelał i zrobiłeś unik głową? Lokalni mafiozi. I tak wiesz, schyliłem się, trochę Matrixa i... Ale też nie wiesz, kiedy strzelali? Nie wiesz, kiedy strzelali. Co tym razem? Taki klimat, taki kraj. O, perfetto! Perfect, Defcon Silicon, ok. Defcon Silicon, no problem. No problem, Defcon Silicon. W Rim, wer. Ok, ok. O, like stone, like kamień. Kamień, jak to tam wygląda? Picobel! Nie ma dziur? Nie ma, nic nie cieknie. Słuchaj, mamy, można powiedzieć, w najlepszym stanie samochód. Mamy tylko jedną lampę rozbitą i trochę zderzak pokiereszowany, a tak to mamy wszystko git. I got one more quest. Też mam quest. Ty, jaki masz? Nie ma jakiegoś tłumika, bo odpadł nam teraz wydech. Strasznie kurczę. I to jest jedno, a drugie wózek wyrwało. Żeby nie wstawał wózka. Yes, because aerodynamics. I don't want speed record, no more, yes? Tylko teraz chcę już iść na widoczność, tak? Defco, silicon, no problem! Defco, silicon! No problem, no problem! Wjadę za BMW zaraz na podnośnik i zobaczymy, co da się zrobić. Zgubiliśmy tłumik, jak jest? Głośno! Rzuca tak, chłopie, że to... A, stabilizator. O, dobra, na trzeba zrobić, pojedę jeszcze raz. Spawarka? Pushim, sot, diel, pushim. Migomat? Kucz, diel, kucz, sot. Okej. Widzicie, jak jest, okej. Wyjdź, panie. To mów, spawajcie. Nadam się idealnie. Ostatni wyjazd, historia. Ja to tego z dziecią będę opowiadał, one mi nie będą wierzyć. Po środku Albanii, ale nie wiem, gdzie my jesteśmy. Popatrz na sąsiedztwo. Ja im będę musiał tłumaczyć, oni będą mówić, że dziadek już jebnięty jest. Gada jakieś głupoty. Brona, jak to się stało? Nie wiem. Problem? I'm calling because we are starting. We already took the cars from the mechanic shop. And where we should go? I think it's better is to go in Ohrid. Okay, so we are going to Ohrid. We are starting right now. Okay, I'm with you. Thank you. Have a good day, brother. Thank you, brother. Thank you. Bye. To był telefon do naszego kontaktu w Macedonii. Do zwycięstwa polskiej reprezentacji doprowadzić nie będzie łatwo. Naszym celem jest górska granica albańsko-macedońska Ohrid, więc około 200 km do Chwały.
zapraszam na pokład. A co ty tu masz? Co? Jak to? Przeciwdeszczóweczka. Ej, ale sobie pada na środku, pada, nie? No, kiedyś tutaj pada. W zależności jak się ustawiłem pod deszcz. No tak, wszystko. Powyżej jakiejś prędkości jest badanej, no bo nie mamy jak jej zbadać. Nasza osłonka przeciwdeszczowa w postaci pontonu podnosi się i o, widzisz? I wciągamy wodę. Wycieraczka jest tylko jedna. To jest wersja, że kupujesz, są dwie wycieraczki, ale pracuje tylko jedna. Skręcając w prawo trzymamy drzwi, bo się otwierają. W lewo jest luz. Kogoś na mnie kapie, ale skąd? Może skąd na ciebie nie kapie? Musimy go podnieść. Bardziej latawiec przypomina niż ponton. Myślałeś tego tam wstawić? Zaraz to zrobimy. Pewnie nabrał wody. Nie, no nabrał, to chyba ty też. Patrzcie, chyba nie działają. No niestety. Na trasie nie mogło zabraknąć również drobnych awarii mechanicznych, które próbują nas uziemić, ale oczywiście nie planujemy się zatrzymywać. Padła pompka paliwa, można ręcznie i ręcznie jest ok, ale mechanicznie pusto. Wszystko drutujemy, byle dotoczyć się do miejsca spotkania. Stacja za stacją, miasteczko za miasteczkiem, kilometr za kilometrem. Decydujący etap całej rozgrywki. Godzina 18:12, niecała godzina do zachodu słońca. Znajdujemy się na granicy Albanii z Macedonią. I nie da się ukryć, że taka aura jak teraz towarzyszyła nam przez ostatnie setki kilometrów. I nie da się ukryć, że ta granica znajduje się 1000 metrów nad poziomem morza i że jesteśmy praktycznie w chmurze i że lało cały czas. I nie da się również ukryć, dzień dobry moje bambaryłki, kochane pneumatyczne zawieszenia, regulowane fotele z masażami, audio i cała reszta dobrodziejstw, które te samochody posiadają. Nawet nie wiecie, jak ja ucieszyłem się na ich widok tutaj. Mimo że aura jest jaka jest, to jak ja się ucieszyłem, że je tutaj zobaczyłem. Natomiast na razie to sobie mogę tylko popatrzeć i co najwyżej powąchać, no i ewentualnie dotknąć, ale niewiele więcej. Czekamy tutaj w tym miejscu na naszego ziomala, który jedzie do nas tutaj specjalnie z Macedonii. To jest ziomal, który powinien być tutaj za minutę, a wtedy go wam przedstawię. A właściwie to przypomnę. My friend! Yeah! Dony. Kto uważnie oglądał film z budowy Twin Turbo, może go już kojarzyć. Jest klientem tego samego warsztatu, w którym dozowy Huracan był robiony na 1700 koni. Poznaliśmy się wtedy. Dony ma dużo koneksji w Macedonii. Może załatwić w tym kraju podobno wszystko. Hey! How are you doing? Yeah, we are fine. What's up? We got our mobiles with us. Bike mobiles, huh? Yeah, as you can see, we made, I don't know, 600 kilometers since yesterday and few hundred totally off-road. But they're still alive, right? Yeah, of course, we can drive through the border. It's not legal, completely not legal, because come here. We got some problems. Yes. Big problem or no? With me, small problem. Ah, with you, small problem. You are our solution, okay. Yes. Okay, and here we got some problems. He can drive, he knows how to drive, he's touching it by the elbow, no worries. Okay, that's nice. Yeah, and our last big problem is, it's small problems, yeah? This is no problem, huh? Ah, okay, no problem. This is the little problem. Ah, that's the little problem? Yeah. Okay, okay, but we got documents, yeah? Ah, that's it, that's enough. Ah, okay, yes. We got document, everything legal. Oh, aha, okay. Okej, okay, okej, okay, that's what we need. Jak ja kocham te kraje, gdzie wszystko jest no problem, no problem kolegę, no problem my friend. Gość popatrzył, mówi, to przejedzie granicę bez żadnego problemu. Czym ty się przejmujesz, że nie masz zderzaka, nie masz lamp, nie masz w sumie domykających się drzwi. Szeregu innych rzeczy w tych samochodach nie ma po tych kilku dniach. Natomiast nie ma, wiecie czego? Problemu! Zaraz się zobaczymy za chwilę, ale... Granica Albanii jest chyba najdziwniejszą granicą, no może nie, ale jedną z dziwniejszych granic, no w sumie może tak. Granic, jakie przemierzałem, wygląda jakby Albania graniczyła, nie wiem, z Mordorem co najmniej. Jedzie ta Łada, gdzieś tam z przodu. BMW też w ogóle ledwo widać, znajdujemy się w chmurze, nie wiadomo dokąd będziemy jechać. Teraz mijają nas w ogóle pierwsze samochody, ale gdyby nie one, to tam totalnie nic nie ma. Wszystko paruje, kurwa, to jest jakiś Armagedon, ale naprawdę przygoda. Przygoda fest, jak przez granicę przejadą te wszystkie auta po tych wszystkich przejściach, to jest chyba grubsze przekroczenie granicy niż to, że jak jechaliśmy do Rumunii, to Kabanos zapomniał jakiegokolwiek dokumentu, przypominam, że tak też kiedyś było. Tu jest paszport Saby. To jest międzynarodowy. A
jak się na to zapatrujesz, Damian? Nie wiem, jak już widzę tych na rogu, jak się paszą, to... Łada chodzi, kurwa, Big Block. Jeszcze w tym tunelu granicznym to już w ogóle podwójnie. Puszcza wronę, puszcza wronę, przejechał wronę. Pan nie dowierza. Jest? Auto dokument? I love Albania. Ah, on love Poland, ja love Albanię. Nie wierzę, nie wierzę, nie wierzę, k***a, niewiarygodne. I co powiesz, k***a? To jest wolność, panie! Nie, wy nie rozumiecie, dlaczego ja się tak śmieję i się cieszę. To było pewne na 99%, że tych granic nie uda się dzisiaj pokonać. Ale jednak, faktem stało się coś całkowicie odwrotnego. Z dumą narodową. Na ostatnich metrach reprezentacja Albanii chciała uziemić Stilo. Zgasło i nie pali. Natomiast oficjalnie Haznar bohatersko przepycha swojego kompana podróży przez granicę i ustanawia wynik na 2-1 dla Polski. Jest! Mamy to. Decydująca bramka. Przegrywaliśmy. 1-0. Bywało ciężko. Były momenty zwątpienia, ale doprowadziliśmy do remisu. 1-1 i wracamy do meczu, aby finalnie, we wręcz doliczonym czasie, dziadek Haznar z pontonem na dachu i bez przedniej blachy wpakował decydującą bramkę. Po zwycięstwie czas na świętowanie. Cała ekipa więc siada do stołu i w cywilizowanej restauracji. Dobra odmiana dla ostatnich dni z albańską kuchnią polową. Każdy nawdychany tym, co wydalało jego auto i zmęczony, więc parkujemy pod hotelem i walimy w Kime. Szybka regeneracja i skończyła się Albania, a rozpoczyna się Macedonia Północna. Dolisz! Jaka łycha! Ja potrzebuję tylko mieć jedną formalność. Z własnej woli i ja was nie namawiam. Tak? No jak? Ja to z wielką chęcią zrobię. No to też chciałbym przybić. Ja pierdolę! Co ty dupisz? Ona naprawdę ma 15 metrów range'a. Nie, nie byłem zajebisty z fizyki, ale jak to ma 15 metrów zasięgu i to się będzie kręcić, to jaka to jest w ogóle prędkość po zewnętrznej? Jeszcze 15 metrów plus łańcuch plus auto. To będzie z 18 metrów, 19. Kurwa, jak to w te drzewa pofrunie, to i no rus. Wow. Nie no, w ogóle pokazanie rozmiaru tego, patrz to. Nagle mnie stąd. Miasto jest pokój, tam nie komentuję. Dobra, wiążmy tego golfa. Golfa? Ładę. Ale golf ma tubę w bagaju i jak on by się kręcił, to byłoby tuba nie działa. Poza tym myślę, że przetrwanie wypadku w tym golfie ewentualnego ma największe szanse na przeżycie. Operator, patrzcie, jaki ucieszony. Ja muszę się zaprzyjaźnić. Super, perfekt do operatora. Let's take golf, let's think of connected. Pewnie się zastanawiacie, o co tutaj w ogóle chodzi. Spieszę więc z wyjaśnieniami. Don na co dzień buduje w Macedonii drogi i autostrady, ma potężną firmę budowlaną i potężne zabawki dla dużych chłopców. Golfa? Chyba golfa, nie? Pożyczysz mu na chwilę? Odda. No dobra. Niech tym kręci na fulla, bo wtedy wiesz, będą fajne przeciążenia. Patrz, jaki to jest wielkie, nie? To trzeba szybko robić, bo tutaj ten golf to się spali. It's okay. No problem. No. I think this will burn, not lada. No, yeah. Bullshit.
Yes, enough. Ja nie biorę w tym udziału, nic się wrona zapina. Wrona, zanim włączysz radio, bo to powiedzmy, że drugie w kolejności, to ustalmy jak to zapiąć, żebyście przeżyli, nie? No oni nie chcą to zapną, zakręcimy, wiesz, na sucho autem. Jak będzie to nie wzbudzać żadnych wątpliwości, to wsiadamy. A, czyli ty chcesz robić test generalny, bo Jędrys idzie z miną, jakby on chciał uczestniczyć w tym pierwszym. Tak, jak najbardziej, no, no, to ja mogę być w środku. A się po tym podpisuje? Nie, ja się po niczym nie podpiszę. A inspektor podpisze? Trzeba pytać. Ale co ty, o przód chcesz to podpinać? A za co? No a tył. Czemu tył? To się zacznie tak, że ona będzie wisieć pewnie tak, golf, no bo musisz podnieść koparkę. Jak zaczniesz kręcić, to siła odśrodkowa zacznie prostować golfa. Kwestia, żeby nie zatrzymać koparki w miejscu, bo golf wywinie fikołka dookoła łyżki, nie? Jesteś pewny, że tylnego mostu nie wyrwią? Ja nie jestem pewien, ale Han chwilę już robi w branży i... Ja się nie podpisuję. Nie no, podpisuję, pod odbiorem się nie, ale doradzić coś może, tak? No, no to ja bym doradził za felgi, ale... Jakbyś padł na taki pomysł, to tak byś to zrobił, tak? Tak. Okej, okay, mamy to. Akumulator padł od podpięcia tuby. Musimy pchać. To jest estradowa tuba, ona wpierdala tyle energii, co czteroosobowa rodzina przez tydzień. Maybe more arms. No problem. Maybe not only two arms, because no, it's... No, we put more, just waiting for this, for the clamps. It's Chinese, yeah, wheel. Tak patrzycie trochę z politowaniem. Nie, no profesjonalna robota. We must secure. No, we make two, after that, attach this in the middle. Because if we do that, we'll go like this, the car. Z tym doświadczeniem to sam się zastanawiam, czy jest sens próbę robić generalną. No, at the front, have to be like this, and after spinning, no, without front, it's for front? Pussies. Nie, no dobrze to wygląda. Muszę przyznać, że jakby no, robota jest zrobiona dobrze. Nie. Ej, bo ja mam ubezpieczenie wykupione tylko na 7 dni, a dzisiaj już jest 8. Nie wiem, czy jakieś ubezpieczenie to obejmuje. Że co pan zrobił? Jakiej koparce? Safety first. Użył słowa safety, czuję się już bezpiecznie. Janosik! Jeźdźcy apokalipsy! Nie no, tam jest widownia, to jest trybuna, popatrz, jaki stamtąd widok by był. Tam musi pójść jeden operator, gdzie te konie to... To jest prezydencka loża. Podczas lotu do Chorwacji Kamil zaczął z nami rozmowę w samolocie. Pokazuje na telefonie zdjęcie czołgu i zdjęcie koparki. Mówi, że ma znajomego w Macedonii, który może załatwić takie sprzęty. Mi się w sekundę zrodził w głowie pomysł. Jak zobaczyłem rozmiar tej koparki, co by było jakby zapiąć samochód i zacząć kręcić tym samochodem. No i fajnie byłoby jeszcze być w środku tego samochodu. Jak to ma być faktycznie ostatni film na tym kanale, to niech to będzie coś nie do powtórzenia. Pozdro! Na własną odpowiedzialność. Siema, jestem Jędrys, jestem bardzo dumny, że jestem godnym następcą polskich Jackass. Co no, jakoś trzeba ten kanał zakończyć. Jesteś obsrany czy nie? Nie, w ogóle nie ma u mnie emocji takich, które powinny mi towarzyszyć przy takich występach, ale jestem totalnie spokojny. No i co, let's go! Wygląda nie zakłada kasku, to ja też. Dobra panowie, jesteście gotowi? Jesteśmy gotowi! 5, 4, 3, 2, 1, let's go! Ja p***dę. Smutek, żal, rozczarowanie. We have to do something more extreme. Koparka to ponad 85 ton żelastwa. Wielka jest, udźwig ma potężny, ale za wolno się rusza. Nie jest na tyle żwawa, aby siła odśrodkowa wyprostowała golfa. Co on kombinuje? O stary, nad przepaścią będziemy latać. Co chłop stary robi? Co wy robicie? Mamy to! Było zarobiście! Polecamy, prawda Bruno? Stopień trudności 3 na 10. O. Za wolno się to kręci. Co to, zadech?
No ja to też nic nie da. Musimy mniejszą koparkę założyć, bo ta jest zbyt duża i ma za duże opory tego kręcenia, więc nie podnosi go fizyka. Zapniemy go za tą, ale on mówi, że za tą już jest znowu tak szybko, że oni wypierdolą przez przednią szybę. Spróbujmy bez ludzi. Jak rzeczywiście będzie szybko, to sobie sami zdecydujecie, czy wsiadacie, czy nie. Odpinamy z tej i podpinamy pod małą. No! To jest s**ma to! Fajnie, no właśnie to, tego się spodziewałem za pierwszym razem. It starts to lift. Not enough tons, because you know that is 2 tons, but when you spin it, yeah, it goes 20. I'm not afraid about them because they won't. Yeah, I'm just afraid about the escalator. Because if you go like 10% slower, we cannot measure it. Like that. When it starts to go, yeah, I need I to know. Put it down. I think it's not a problem. It's like hard braking. Problem. He's saying if it's only one problem, it will hit the ground. He don't care. And the problem is if it goes more, I'll need to let the bucket down. Maybe I put bucket in car. Yeah. To byłby problem. Maybe it don't go so high, then will be better stabilization. Yeah, it's better. Yes! Negocjacje udały się. Jesteście gotowi? Będzie grubo. Liczę na to. Zrobimy się! Jest dobrze, czuję się fenomenalnie. Teraz będzie Jędrys przeciążonko dobre. Dobrze! 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 Teraz lepiej! Czuć prędkość! If you go a little bit lower and fast then, what happened? Come to your push. Yeah! O kurwa, dobra. Teraz jest szybko. Patrz jak blisko ziemi! Ja pierdzielę. Perfetto. Ja jestem upowzędowany, naprawdę. Kochamy Macedonię! Thank you, Macedonia! Macedonia jest najlepsza! O, stary, patrz na felkę! Teraz to było to. Now was super, yes. Now without car. Again? Without car. Without car? Yeah. He want to sit? Zium. My dream. Please, boss. Let's go! Opis, a historii tego zdjęcia i tak nie zrozumiecie. Nie, to jest Macedonia Summer 2024. Ostatni materiał to ostatni materiał. Takie pojebane pomysły mamy jeszcze w całkiem sporej ilości, ale przede wszystkim mieliśmy je od dawien dawna i nie wykorzystywaliśmy ich, bo zawsze realizowaliśmy coś innego i tak dalej. W tym filmie, w takich rzeczach jak tu, po prostu się zajebiście dobrze bawimy. Nikt nie jest do niczego przymuszany, wręcz przeciwnie. Każdy robi to, co chciał robić, każdy robi to, na co uważa, że może sobie pozwolić. Czy któryś z nich w środku ryzykował życiem? Pewnie tak, ale czy robił to tylko i wyłącznie dla kontentu i czy nie zrobiłby tego, gdyby tutaj nie było kamer? Pewnie by zrobił, a właściwie tych dwóch to akurat jestem pewien, żeby to zrobili. Szkoda mi, jak mam być szczery w tym wszystkim, że kończymy realizować ten kanał, ale tak jak już wielokrotnie powtarzałem, internet na chwilę obecną w Polsce jest tak toksycznym miejscem, że nie czujemy się w nim fajnie, nie czujemy się nim dobrze. My chcemy robić content, a nie brać udział w tych wszystkich przepychankach, dramach, wybuchach itd., itd. I po prostu my chcemy sobie robić swoje, a jeżeli ciągle jest nam przeszkadzane w jakiś taki sposób, to wolimy się po prostu najzwyczajniej w świecie odsunąć. Wyjść ze śmierdzącego pokoju. Zawsze tak to porównuję. I wyjść z takiego śmierdzącego pokoju właściwie każdy ma w 100% pełne prawo, bo przecież gdyby wziąć i dać się tym wszystkim ludziom, którzy wymyślają te teorie, stłamsić, to byłbyś więźniem w całym tym internecie, w tworzeniu tego kontentu. Nie mógłbyś nigdy odejść, bo przecież zawsze, jak będziesz odchodził, to ktoś ci powie, że odchodzisz, bo to, to, to i to. Nie dopuszczają te osoby po prostu do swojej myśli tego, że chcesz odejść, bo coś ci się w danym miejscu nie podoba. Przecież jeżeli to ci daje pieniądze, to musisz w nim być. Otóż są ludzie na tym świecie, którzy z miejsca, przy którym są gigantyczne pieniądze, potrafią odejść w przekonaniu po prostu do tego, co uważają, a nie tylko i wyłącznie kierowani tym, że to śmierdzące miejsce, w którym są, daje im pieniądze. I nieważne, czy masz 12 lat, jak to oglądasz, 15, 25 czy 50. Każdy, jeżeli tego jeszcze nie rozumie, powinien skumać to, co przed sekundką powiedziałem. Thank you.
To wygląda już bardziej niebezpiecznie. Ja chcę jeszcze raz! Ja chcę jeszcze raz! Nie, nie! Fajne to zakończenie kanału. Takie nie za nudne. O, i zaraz zaczyna się zabawa! Jak tam? To będzie moje chyba najlepsze wspomnienie z Macedonii. Rewelacja! This guy is definitely crazy. Rozdział 80-tonowej koparki możemy uznać za zamknięty. Zdjęcia czy nagrania z tego będę musiał zachować jako dowód, bo tak jak już mówiłem, wnuki to mi nie uwierzą. Raczej nikt by w to nie uwierzył. Pojechaliśmy dalej. Sprawdzić ten gigantyczny plac zabaw, czytaj obszar budowy autostrady. Kocham Macedonię. It's a rally car. You want to see? I know. This. Only to the church, but the road to the church is a bit scary. ESG, bang. Oh, my clutch is ending. BMW po swoich przejściach jednak okazuje się, że nie była gotowa na jakikolwiek, chociaż jeden hop w sprzęgło. K***a, no. Musiało się zepsuć. U nas się skończyło sprzęgło tak do zera, że nie mogę jechać. Ale powiem wam, że dumny jestem z tego, jaką prędkością odbyła swój ostatni przejazd. Prawdopodobnie się nie dowiemy, bo nie ma zniknika. Na oko wystarczy powiedzieć, że było szybko. Now we have to destroy every single car. This one, clutch is broken. Łada is completely broken. Fiat got engine broken. And Golf, coolant is broken. We won the f***ing fight with Albania. It's most important. Yeah. Poland 2, Albania 1. And what about if we will make sandwich from WADA? Can we dig it under the highway? Yeah. Forever? Yeah. It's gonna be the turn named by WADA? Yes. We'll put a statue there of WADA. The door, we'll put it there. Deal. We got plan, but now we are waiting. He will be here in a second. W związku z tym, że Stilo i Łada może i wykończone, może i jedno nie ma uszczelki pod głowicą, a drugie pali raz na 100 prób, to wciąż, w cudzysłowie, jeżdżą. BMW i Golf więc wyznaczają linię mety. Pojawia się spontaniczny pomysł na wyścig o miano tego, które ostatnim stojącym o własnych siłach. Trasa ma niecały kilometr i bez zbędnej filozofii startują z miejsca, wszystkie chwyty dozwolone. Hajcy ci się pod autem. Hajcy ci się pod autem. Kurczy się hajcy pod autem. Co jest, kurwa? Ty, paliło mu się pod furą, ale pojechał dalej. Kurwa, chyba się kopci. Walka do samego końca. Niestety sprzęta. Mówi, że za daleko!
Golf. Jeżeli o niego chodzi, no możemy śmiało przyznać, że ledwo dotoczył się do etapu koparki, a ten dodatkowo mu nie pomógł. Na holu więc ściągnięty zostaje na miejsce swojego wiecznego spoczynku. Łada. Wracając do bazy, straciła oponę. Spadła jej dziurawa opona i przyjechała z 5 km na gołej feldze, a ta z 15 cali oszlifowała się do 5. Natomiast ona wygrała. Ona od samego początku, skazywana na porażkę, udowodniła, ile jest warta. Wygrała nawet wyścig ze Stilo i jako ostatnia porusza się o własnych siłach. Pogrzeb więc pełen honorów. Zlewamy olej, zlewamy paliwo i wyciągamy akumulator. Słowo się rzekło. Pamiątka po tym kanale została zakopana pod autostradą, a w najbliższych miesiącach zostanie na niej położony asfalt i na wieki pozostanie już na zakręcie swojego imienia. BMW natomiast. Ono wciąż może dać komuś radość, przecież do wymiany tylko sprzęgło, a auto dzielnie zniosło całą naszą wyprawę. Jeden z operatorów koparki ma syna, a od dziś syn ma E46. Idzior. Dziękuję! Ki? Eternon. Listen carefully. You have 5 years to become a world champion drifter. Deal? Deal. No i w ten oto, jakże w dość niestandardowy sposób, umówmy się, że niestandardowy, kończy się nasza przygoda z Macedonią Północną i w planie realizacji tego odcinka była podróż aż do Bułgarii. Mieliśmy teraz zrzucić samochody z lory, przecież ta właśnie wjechała z Albanii do Macedonii, przypominam, a gdybyśmy mieli nie lecieć dalej, no to ona raczej wróciłaby od razu już do Polski. Natomiast sytuacja uległa zmianie, obróciło się wszystko o 180 stopni ze względu na po prostu klęskę żywiołową, która dotknęła Polski. I tutaj mamy dwa główne powody. Pierwszy jest taki, że byliśmy naprawdę sporą ekipą i kilka osób musiało już wracać ze względu na to, że ich rodziny zostały tym po prostu dotknięte i musiały jechać tam na miejsce. No i drugi powód był taki, że chcieliśmy w tempie ekspresowym, jak najszybciej się da, zrealizować możliwie jak największą pomoc. No i pewnie jak wielu z Was widziało, ten plan się nam z dumą ogłaszam, że udał. No i po prostu zrobiliśmy wspólnie, my wszyscy też z Wami coś dobrego, po prostu dobrego. No i ja jeszcze z przyszłości, ale dosłownie dwa słowa. Właśnie dostaliśmy pismo, pamiętacie naszą petycję do pana Donalda Tuska, do premiera, żeby zwolnili osoby poszkodowane z podatku od darowizny? No to zwolnili. Normalnie dostaliśmy odpowiedź od Ministerstwa Finansów, że te osoby zostały zwolnione. Zajebiście.
elegancko. Cicalafon, lecimy. Natomiast wróciliśmy do Polski i standardowy film może i można by było zakończyć w tym momencie. Natomiast to jest ostatni film w historii kanału i to jest materiał specjalny. Co za tym idzie, wszyscy dość intensywnie zaczęliśmy kminić, co moglibyśmy jeszcze zrobić, żeby ten film zrealizować do końca oraz co moglibyśmy zrobić, żeby możliwie jak najbardziej zaangażować do nagrań tego filmu was, czyli widzów, na sam koniec. I z dumą ogłaszam, że udało nam się wyklinić. Już za 2 dni, od kiedy to nagrywamy, zrealizujemy event, na który ściągniemy paręnaście samochodów, możliwie jak najwięcej atrakcji oraz setki z was. A mało tego wszystkiego, gwoździem programu tym wszystkim będzie to, że jeszcze wy, moi drodzy widzowie, którzy biorą udział w konkursie, o tym nie wiecie, ale będziemy dążyć do tego, aby spośród tych setek osób wybrać 10 finałowych, które wkręcimy do tego wszystkiego na live'a, który zamyka całą akcję i który zamyka cały kanał. Materiał specjalny to materiał specjalny, a nie jakieś pierdolenie. Zorganizowaliśmy 24-godzinny konkurs, który ogłosiłem tylko na Instagramie. Miało to na celu dać nam fizyczną możliwość. Po pierwsze, zaprosić do zabawy tylko tych, którzy realnie chcą się spotkać i wziąć w tym udział, bo wiem, że przecież nie każdy z was musi chcieć brać udział w nagraniach. Po drugie, dać nam fizyczną możliwość przeczytania wszystkich odpowiedzi w krótkim czasie, a nie na przestrzeni tygodni, gdyby trąbić o tym wszędzie. Konkurs i na bieżąco czytanie odpowiedzi sobie trwa, a my zajmujemy się zorganizowaniem, więc ostatniego mita w historii. Nie mamy do zmarnowania nie ani dnia, tylko w sumie to ani godziny. Od razu wsiadam w auto i jedziemy na miejsce, gdzie już czeka na nas ekipa realizacyjna. Lokalizacja, którą wybieramy pod meetup, oczywiście nie może być byle jaka. Sala konferencyjna w jakimś hotelu i tandetne spotkanie na odpierdol to ostatnie minuty kanału, więc miejsce ma oddawać klimat, ma być olbrzymie, ma robić zajebiste wrażenie, ma zapaść w pamięć widzów na długi, długi czas. I nie ma co się oszukiwać, tak się stanie. Teraz widzicie to w formie surowej, w formie, gdzie tak naprawdę mierzymy dopiero jak co ułożyć, jak rozłożyć, jak zagospodarować przestrzeń, gdzie wjechać autami, a gdzie wspólnie będziemy mogli zjeść obiadek. Kwestii do omówienia jest z milion. Od tych kluczowych, po te naprawdę prozaiczne, ale bez których będzie po prostu przeciętnie. Chodziło mi o to, żeby była ta przestrzeń taka, żeby wszyscy siedli przy jednym. To jest 50 metrów, tak? Połowa metra i po dwóch stronach stołu, tak? No to jest 50 metrów, to jest dużo. Nie zmieszczą się. Bo wychodzi ci tak rozsądnie po 17 metrów na stół. Szybko przechodzimy od kreślenia planów na kartce do realnej realizacji. Komisja wybiera zwycięzców w konkursie, kontaktujemy się z nimi, a w tym samym czasie przechodzimy do działania.
No i przyszedł czas na ten właśnie wielki dzień. Ja go rozpoczynam od podpisywania identyfikatorów. Każdy z nich jest ponumerowany, każdy z nich będzie ręcznie podpisany, do każdego z nich smyczka i to będzie identyfikator dla uczestników. Natomiast żeby was oprowadzić, jak to tutaj wygląda i co przygotowaliśmy, na sekundę to zostawię. Jeżeli chodzi o samochody, no przywieźliśmy tego naprawdę całkiem sporo. Wszystkie, które są dla was do wygrania, czyli M2, RS3, Focus RS, BMW M3 Touring, Porsche GT3 RS, stara Toyota Supra oraz RS-Q8. Jedyne z rzeczy, które są do wygrania i nie przywieźliśmy, to domu, bo było ciężko z logistyką, żeby go oderwać i tu wstawić. Natomiast umówiliśmy się między sobą, że zrobimy ten event taki nie tylko dookoła jakby 7 aut, wiadomo, że to jest myśl przewodnia i tak dalej, natomiast żeby osoby, które nas odwiedzą, które wpadną, mogły zobaczyć również na przykład Skyline'a GTR R34. On tutaj wygląda w tym kolorze naprawdę nieziemsko. Supra cała karbonowa, która przypominam, że rozpoczęła nam poprzedni materiał specjalny i driftowała po militarnej bazie, co pewnie widzicie w tym momencie na ekranie. Liberty Walk na Huracanie, dołzowy sprzęt, również przyjechał tutaj razem z nami, a gdyby jego było mało, to Aventador pewnie będzie stał z drzwiami do góry od 7 oraz GR Yaris w pandemię. No miałem kiedyś zrobić taki film, w którym postawię wszystkie, absolutnie wszystkie swoje samochody i je omówię, natomiast no nie starczyło na to tak naprawdę czasu ani przestrzeni, jakoś nie zdążyliśmy tego wcisnąć, miało to być na nowej siedzibie, natomiast no może zrobię to po prostu na Instagramie kiedyś w przyszłości, także jeżeli was tam nie ma, to wpadajcie, zostawcie followka, bo pewnie tam dalej będę się udzielał. Natomiast cała hala, jak ja patrzę z tej perspektywy, popatrz na to, wygląda no zjawiskowo. Przede wszystkim wygląda zjawiskowo, wygląda to dobrze, no po prostu robi to zajebiste wrażenie, ale chodźcie, pokażę wam jeszcze osobne miejsce, którego uczestnicy nie będą widzieć aż do samego końca. A mianowicie kopuła 10. Wynajęliśmy nie tylko i wyłącznie jedną, w której są samochody i będzie się działo to wszystko, ale również drugą. To jest ta, którą widzieliście pewnie parę minut temu dla was na ekranie, jak mierzyliśmy. No bo mierzyliśmy, czy wszyscy się tutaj zmieszczą. Zobaczcie, jak ładnie tutaj wygląda. Zostało przygotowane miejsce, żebyśmy sobie siedli i wspólnie poziomeczkowemu, albo tak można powiedzieć rodzinnie, zjedli elegancki, wspólny obiad na zakończenie tego wszystkiego. Wygląda to tutaj bardzo, tak jak powiedziałem, zjawiskowo bardzo ładnie i widać, że nie jest to po prostu jakiś tam evencik zrobiony na odpierdol, a wręcz przeciwnie, naprawdę postaraliśmy się, żeby na ten sam koniec niosło to za sobą coś specjalnego. I tak samo podchodzimy do live'a finałowego, który już jutro i na którego oczywiście serdecznie was zapraszam w godzinach popołudniowych w niedzielę, bo tam również przygotowujemy masę niespodzianek, które będziemy chcieli wam przedstawić na żywo. Od powstania idei do zrealizowania to w godzinach można liczyć, a nie w dniach, ale ostatnie minuty i wszystko zaczyna już nabierać kształtu. Mamy dla gości oczywiście strefę zimnego bufetu, strefę symulatorów do gier i trochę jeszcze innych drobnych dodatków, żeby nie było stypy. Pięknie działający organizm, który postawił to wydarzenie na poziomie godnym tego, że cała ta nasza historia dobiega już końca. Jutro live, na którym podkreślam też sporo fajnych niespodzianek i też bardzo mocna realizacja z naszej strony. Wszystko rozpocznie się losowaniem M2 Alfa oraz ekstra wypłaty przez 5 lat po 10 tysięcy na twoje konto. Są ostatnie godziny już, także wpadaj na stronę, żeby być w dwóch dodatkowych losowaniach. Nie grasz, to nie wygrasz. A tak to masz dwie szanse więcej. Wybija natomiast godzina startu, trzeba więc startować. Siemano! Ilu z was właśnie się zorientowało, że to nie fejur? Has naród wczoraj odbiera telefony, tylko czy to nie jest podpucha, czy nie fejur i tak dalej, i tak dalej. Dobra, jest parę osób, bo się martwiliśmy, że zrobiliśmy event, a tu 7 osób będzie chodzić. Dobra, idę tam jeszcze do osób na zewnątrz. Cześć! Jezu, spokojnie! Stójcie sobie, ja se stanę z boku, nie ten. O, chodź, no idź tam, nie, ja nie gryzę. I dziękuję wam pięknie, że przybyliście. Kocham was. Pierwsze wrażenie i dobre, a mianowicie przyjechali, nie jest pustka. Haznar odbierał od wczoraj taki telefon bezpieczeństwa, który mamy i wiem, że ktoś dzwonił, że jedzie w ogóle chyba z Amsterdamu czy skądś, więc tak naprawdę paręnaście godzin w trasie, tylko i wyłącznie po to, żeby tutaj się znaleźć. Niech mi ktoś kiedyś powie, że moja grupa odbiorców nie jest pojebana. Ja mam ogólnie tego nie ma ciebie. Pierdolisz! 6 lat temu robiłem, identyczny praktycznie. No, no bardzo ja mam... podobny. Góra bardzo podobna. Góra, no i tutaj góra ta, bo bardzo ja podobna. To zmieniłeś, sam no. Zmieniałem. No. No to jest z jakiegoś wspólnego projektu. Ja to zrobiłem jak miałem 16 lat. Ja 19. No.
Wbiłem na szybko na scenę i dużo info na temat tego, co przygotowaliśmy, ale i krótki taki panel Q&A. Każdy ma szansę zadać pytanie, pytania oczywiście prywatne, branżowe, biznesowe i również motoryzacyjne. Jeszcze raz? Haznar, zatańczy. Haznar, chłopa pyta, czy zatańczysz. Ale chociaż walkę z cieniem. Z 200 osób ledwie 3 są niepełnoletnie, także to na przykład jest ciekawe. Na naszych odwiedzających czeka również 5 konkurencji. Jest to niespodzianka, która połączy ten film z jutrzejszym live'em, czyli taki Matrix się nam robi, również dla was, oglądających. Wszystko było niezapowiedziane. Jest 200 grających. Pierwsza konkurencja to rzutki, czyli dart. 3 rzuty dla każdego. Dwójka, to sprawdzamy twój refleks. Im lepszy czas, tym więcej zdobywasz punktów. Trójka, kosz. Celowo dziecięcy i dziecięca piłka, aby kobiety miały równe szanse. Każdy dorzuci. 5 rzutów. Każdy może wymienić na punkty po trafieniu. Czwóreczka, to są alkogogle. Ja pijany nigdy nie byłem, ale w tych goglach widzi się jak po litrze. Trafisz do wiaderka z piłkami, zgarniasz punkty. I piąteczka, to jest zmiana koło. Koło jest pokazowe, czyli lekkie. Im lepszy jest czas, tym więcej zdobywasz punktów i konkurencja, w której czas facetów jest wydłużany o 50%, aby dać równe szanse kobietom. 10 osób z klasyfikacji generalnej, które zdobędzie najwięcej punktów, otrzyma od nas w pełni refundowane zaproszenie na jutrzejszy live. I to właśnie tam, podczas transmisji na żywo, pomiędzy losowaniami, zmierzą się między sobą w wielkim finale. Z Norwegii? Tak. Ale we dwójkę? Tak. Czy specjalnie tu żeście przylecieli? Tak, ale tak. Samolotem czy autem? Samolotem. K***a, wariaty. To się działo tak szybko. Sprawdzam. A zrobiliście koszuleczkę jakąś customową. No i gościu. A z tyłu? No i Turing. No jest. No. Yeah, I'm first team, I'm a superstar, they call me cream. Like Abdul Jabbar, yeah, you have to face it. Let's get back to basics, I'ma take the shot like it's a vaccination. I don't have the patience, I'ma shoot right now. Yeah, we undefeated and you gon' lose right now. Like click, 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 swish. I can switch it up anytime like this. I'm a videographer and I'm on the verse. So when I shoot my shot, I don't miss. Gon' take the shot. Nie może tutaj również zabraknąć tego, o co dnia dzisiejszego. Dostałem chyba ze 100 zapytań, ale ja sobie doskonale zdaję sprawę, że ładowanie z wydechu cieszy, więc wcale nie trzeba mnie jakoś bardzo namawiać. No i na sam koniec również obiecana kolacja. Trochę taki daje wajbik jak wesele jest klimat, ale przez cały dzień wiele osób się ze sobą na przykład poznało i zakumplowało, także jest jednym słowem fajnie. A trzema słowami jest jak z ziomkami. Nie, bo tu wszyscy mówią, że wesele i czekamy na parę, mono. Weselnie wyszło, no. Ale jak pachnie, jak każdy się mnie pytał, czy sam gotowałem, a ja mówię... Oczywiście, że tak. Prawdziwe wesele dzisiaj. Wesele. Weselmy się i radujmy się. Dzisiaj jest dzień, który dał nam Pan. Bo ja tu mam takiego kolegę. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Ale tu koleżanka się zawstydziła. No bo nagrywamy ją jak jemy, tak? No. A teraz kolega. Bardzo smaczny żurek, Kamil, zrobił. Polecam. Za dużo mi się grzybków dało, ale zobaczycie za chwilę. Na koniec ostatnia przestrzeń, w której mogę odpowiedzieć jeszcze raz na jakieś pytania, trochę się pośmiać, trochę odsłonić tajemnic związanych z tworzeniem na YouTubie. Ci z was, którzy przecięli się z moją ekipą kiedykolwiek ostatnimi latami na żywo, myślę, że wiedzą, że zawsze jak jest kultura, a nie trzoda, to pogadamy, zdradzimy co w następnych filmach, no ogólnie, po prostu, my też jesteśmy ludźmi. W międzyczasie goście orientują się również, że jak wy to oglądacie, no to mam urodziny. Zaśpiewali mi 100 lat, no i nie ukrywam, że rzeczywiście tak jest. Podczas kiedy ten kanał dobiega końca, live jest już jutro, no to są moje urodziny. Więc zapraszam was na mojego urodzinowego, zakończeniowego live'a. Wisienką na torcie natomiast w tym wszystkim jest klasyfikacja generalna i 10 najlepszych z dnia dzisiejszego. Te osoby już jutro na live'ie kontynuują swoją przygodę. Numer 181.
kolega był tak pewien, że siadł bliżej, żeby nie musieć chodzić w kółko. Dobra. Poznajcie ich więc, ale króciutko i na temat. Tak dosłownie w ciągu sekundy, co by nie zanudzać. Sebastian, siedzę. Nic więcej nie dodam. Siema, jestem Magda, jestem z okolic Raciborza i nic więcej nie dodaję. Nazywam się Marlena, przyjechałam z Zambrowa. Pozdrawiam wszystkich. Siemanko, jestem Kuba, jestem z Białegostoku i dziękuję Kamil za fajny prezent poślubny. Siemanko, jestem Kuba, przyjechałem z Ząbek i niech wygra najlepszy. Siemano, jestem Kuba z Rogoźna, trzymamy kciuki. Siema, jestem Dawid, pochodzę z Naprawy. Gramy dalej. Ale jesteś ze wsi, jesteś z tego dumny? Ze wsi? Oczywiście. Jestem z tego bardzo dumny. Mi się zawsze marzyło być ze wsi. Siemano, jestem Salwador z Rybnika. Mega fartem tu przyjechałem, bo 11 godzin z Gdańska zasuwałem jako osoba towarzysząca. No i co, i lecimy z tym, nie? To jesteś z Salwadoru czy z Rybnika? Z Rybnika, ale może być z Salwadoru, nie? No, bo tak mi się coś nie zgadzało w tej wypowiedzi. Siemanko, jestem z Przemek z Mławy. Jestem tu dzięki mojemu znajomemu. Weź tak pewnie to powiedz, nie? Siemano, jestem Przemek z Mławy. Mława musi, chłopie, kurwa, musisz być na koszulkach klubu piłkarskiego od dziś. W Mławie, rozumiesz? O. No, powiem to z tobą. No. Siemano. Siemano. Jestem. Przemek. No. Z Mławy. Dobra, dobra. Nie, pytania było. Gdzie jest Mława? Niedaleko. No, masz zapomniał. Między Warszawą, tak stówka. Dobrze. Jesteś Przemek? Tak. Wszyscy cię już znają. Cześć, jestem Kuba, przyjechałem z Wielunia. No i co, postaramy się to wygrać. Wieluń! No i co? No i jak zawsze, staram się być twardy. Tak, wszystko co powiedziałem na koniec, do tej grupy ludzi chciałbym skierować. Do każdego z was. Osobiście, gdybym mógł. Więc słuchajcie, moi kochani, kończąc cały temat, dziękuję wam pięknie, spędziliśmy tutaj cały dzień. Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście. Mam nadzieję, że będziecie tęsknić. I dziękuję wam pięknie za te 5 lat spędzone razem i za ten dzisiejszy dzień na podsumowanie. Wszystkiego dobrego dla was. No właśnie, i dla was też wszystkiego dobrego, ale przede wszystkim powodzenia. Mocne 5 lat to było, pełne śmiechu, zabawy, szoku, smutku i pewnie szeregu innych emocji. Mam nadzieję, że jakiś procent z was zaraziliśmy pasją do motoryzacji. Już jutro transmisja live i koniec. Ostatnie więc godziny do wzięcia udziału w akcji. Te e-booki to naprawdę zajebista treść, która w kilku tomach podsumowuje te lata. Zachęcam, żeby na nie zerknąć, bo sporo tam prawdziwych nas. Live rozpocznie się w godzinach popołudniowych. Na start losowanie M2 i ekstra wypłaty. Będziemy walczyć o dowiezienie zwycięzców prosto na transmisję, jeszcze podczas jej trwania. Jutro też ktoś z was, pewnie ktoś, kto właśnie tego słucha, stanie się właścicielem domu w Zakopanem wraz z Porsche w garażu i o takim rozmachu na swoje 26. urodziny właśnie marzyłem.